Tutaj mamy pompę zębatą, tak zwaną. To jest typowa, prosta pompa hydrauliczna. Nazywa się zębata, dlatego że składa się z dwóch kół zębatych. Koła napędzającego, które bierze napęd na koło zębate, przyjmuje na wał. Następnie idzie napęd na koło napędzające, które jest zazębione z kołem napędzanym. Te koła, podczas gdy się zazębiają i rozzębiają, wytwarzają podciśnienie, czyli zasysają olej i tłoczą. I tutaj właśnie możemy zobaczyć, jak to pracuje. Przede wszystkim tutaj jest przewód dolotowy. To jest oczywiście wycięte, ale normalnie by tutaj przewód dolotowy, który wyglądał tak samo jak ten drugi przewód, który jest przewodem tłocznym. Czyli dochodziło tutaj do takiego zjawiska, że zęby się rozzębiały. Zęby krwi są bardzo dokładnie uszczelnione do obudowy, czyli jak one się rozzębiały, to zabierały olej stąd. Ten olej między zębami był transportowany do przestrzeni tłocznej, do przestrzeni dużego ciśnienia. Jeżeli stąd olej był zabierany, to powstało podciśnienie i przewodem ze zbiornika olej był zasysany świeży. I tak właśnie cały czas olej był zasysany i tłoczony przewodem tłocznym do układu. I tak działa pompa zębata. To jest pompa niskociśnieniowa, która może dać ciśnienie do 100 barów, oparta na łożyskach tocznych. Natomiast pompy wysokociśnieniowe, które dają ciśnienie do 250 barów, tak jak spotykamy na przykład w maszynach budowlanych, czyli pompa na przykład tego typu, mają często już łożyska igiełkowe toczne. To jest pompa dwusekcyjna, mniejsza sekcja układ kierowniczy, większa sekcja układ roboczy. One potrafiły się łączyć do pracy, rozłączać. To już jest osobny temat. Natomiast jest to też, jak widzisz, pompa zębata. Koła zębate zasysają olej przewodem ssawnym. Mamy tu jeden przewód ssawny o dużej średnicy. Następnie obie sekcje są tym olejem zasilane, zasysają ten olej, a później tłoczą ta sekcja układ roboczy, ta na kierowniczy. Tutaj też mamy pompę zębatą, tutaj podawany jest napęd, następnie olej był zasysany podczas rozzębiania się, a ciężko przekręcić, no ale tak samo to działało jak w poprzedniej pompie. Tu był zasysany, a następnie tłoczony. Tutaj mamy te otwory, zasysanie, tłoczenie. Tak mniej więcej działają pompy zębate, które są pompami zawsze o stałej wydajności, dlatego że nie ma możliwości zmiany ich wydajności przy stałych obrotach dostarczonych.